Ten okres przygotowawczy różnił się tym, że zaczęłyśmy go spokojniej niż poprzednie okresy przygotowawcze. Ze względu na kontuzje, które wynikły w tamtym sezonie i gdybyśmy weszli w ten okres przygotowawczy ciężej, myślę, że byłoby ciężej również tym dziewczynom, które były po kontuzjach. Oczywiście stopniowo wchodziłyśmy w trudniejsze treningi i myślę, że jesteśmy przygotowane do tego sezonu. Te dwa spotkania wygrałyśmy, co prawda, ale według mnie sparingi rządzą się własnymi prawami. Tak naprawdę nie można patrzeć stuprocentowo, że o, jak wygrałyśmy te mecze, to pewnie będziemy pewniarami, że wygramy. Ale myślę, że jakoś to dało nam do myślenia i może też wyjdziemy trochę pewniejsze na ten mecz czwartkowy. Ja jestem zwolenniczką grania z mocniejszymi zespołami, ponieważ łatwiej jest wyciągnąć wnioski. I po tych dwóch spotkaniach można było łatwo zauważyć, że mamy większy problem w obronie niż w ataku. I po tych sparingach zaczęłyśmy na treningach większą uwagę zwracać właśnie na grę w obronie. Także uważam, że nam wyszło to na dobre, te sparingi. Mimo że porażki wyszły nam na dobre. W tym roku był specyficzny, bo jeszcze dlatego, że zawodniczki miały dosyć długą przerwę, bo tam wiadomo, że tam pracowały tam indywidualnie, ale jednak od początku marca do początku lipca jest to ponad 4 miesiące i to było takie zadanie, z którym trzeba było się zmierzyć. To jest raz. Dwa, że podczas przygotowań cały czas w tle były maski, odkażanie, testy, cały czas gdzieś z tyłu głowy pandemia. Wszystkie sprawy organizacyjne związane jakby po pierwsze z gaszeniem pożaru, chyba nie tylko w naszym klubie, ale we wszystkich, ze skutkami pandemii. A przy tym wszystkim trzeba było w tym gąszczu jakby regulaminów i obostrzeń gdzieś tam przeprowadzić jakieś sprawy transferowe, czy tam jakieś drobne wymiany zawodniczek. Do tego jeszcze cały marketing, bo jakby liga zawodowa nowe ciekawe pomysły chce wdrożyć w tym sezonie i gdzieś i tak naprawdę na końcu tej drogi jest dopiero sport i przygotowanie zespołu do sezonu. Tak się to wszystko mieszało trochę podczas tych przygotowań. No ale myślę, że wydaje mi się, że już wszyscy czekają na to, żeby te sprawy takie pozasportowe odeszły na dalszy plan już, żeby można było wejść na boisko, wziąć piłkę i grać o punkty. You don't need to open outside, Duma! No, Duma! Wydaje mi się, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo i zawodniczki, i trenerzy wiemy, że w tych meczach rotowaliśmy składem i były różne zestawienia, różne obrony, różne dyspozycje. I to nieraz się zdarzało, że i Koszalin wygrywał, i my wygrywaliśmy. To są zawsze mecze takiej specyficznej rangi. Tutaj nie chcę mówić, że Mistrzostwa Północy, bo troszeczkę tych drużyn z Północy odpadło, bo i Szczecina nie ma, Gdyni na dzień dzisiejszy, jakby Koszalin i Elbląg reprezentują ten pas nadmorski, ale zawsze mecze między tymi zespołami są ciekawe i zacięte. No, mam nadzieję, że tak samo będzie w tym sezonie. Akurat na otwarcie, na inaugurację taki mecz się trafił i dobrze. Mam nadzieję też, że dla kibiców, którzy przybędą na halę. Środek obrony teraz Cygi jest naszym małym, tak? To jest zawsze Powiedzmy sobie szczerze, że mecze z Lublinem nie były jakieś mecze planowane, bo zarówno Kimowi i Rasmussenowi wypadły sparingi, u nas się nie odbył z kolei turniej, który też planowaliśmy i gdzieś tam się
po drodze zdarzyliśmy w takim, powiedzmy, alarmowym trybie zagrać te dwa mecze. Suma summarum jest to ciekawa dla nas przynajmniej konfrontacja, bo zawsze taki mocny zespół jak Lublin pokaże nam te miejsca, gdzie są rezerwy, gdzie nad czym trzeba popracować i to się stało. Takie dwa różne mecze, bo w pierwszym zagraliśmy lepiej w ataku, w drugim lepiej w obronie, ale dwa mecze to był UPM Lublina, który był faworytem tych spotkań. Zespół mocny, trafione transfery, widać, że będą się chcieli w tym roku liczyć w Europie, oprócz Ligi Polskiej. No i także myślę, że te dwa mecze były jak najbardziej, takie 9 dni przed ligą, jak najbardziej myślę, że nam pomogą. Nie możemy ci powiedzieć, o co chcemy walczyć, dlatego że nie znamy siły innych drużyn. My mamy swój potencjał wykorzystać w 100%. I czyli z tego wynika, że mamy w każdym meczu walczyć o jak najlepszy rezultat. Jeżeli zagrałeś się najlepiej jak potrafisz, a mimo wszystko rywal zwyciężył, no to nie można mieć do nikogo pretensji. Taki jest nasz cel, jeżeli będziemy tak podchodzić do każdego treningu, do każdego meczu, że ze wszystkiego chcemy wycisnąć ile się da, jak chce trener, to będzie dobrze.